Równo rok temu podchodziłem do ikonicznego challenge'u na moim kanale, czyli do zrobienia 10 tysięcy pompek w przeciągu 30 dni. Podczas jego trwania, oprócz porównania sylwetek, porównywałem swój progres w wyciskaniu na klatę i wyniki, które osiągnąłem, były niewiarygodne. Startowałem od 75 kg na 6 razy, po 30 dniach pompowania doszedłem do 90 kg na 6 razy. Oznaczało to 15 kg progresu w serii. Warto tu dodać, że w przeciągu tych 30 dni zmasowałem aż 3 kg i trenowałem siłowo 3 razy w tygodniu. I jak się pewnie już domyślacie, zrobiłem to po raz drugi. I proszę Państwa, w ten sposób wygląda moja sylwetka na samym początku tej przygody pompkowej. I tutaj odnośnie tych pomiarów chyba największą zmianę zauważymy na klacie. A przy okazji, jeśli chodzi o wagę, to moim planem, którego będę się trzymał, będzie przytycie kilograma podczas tej przygody, czyli jak waży 81,2, żeby pod koniec było to w okolicach 82,2 kg. Chyba wszystko omówione, więc lecimy z pierwszymi pompkami. I dobra, bo to chyba jeszcze nie zostało powiedziane, a jest to bardzo ważna kwestia, ponieważ przez cały ten miesiąc ja nie będę robił zwykłych pompek, a jest to trochę bardziej skomplikowana seria. Więc tak, ja już może pokażę i zrobię sobie pierwsze pompki. A więc naszą serię zaczynamy od 5 zwykłych pompek. Później przechodzimy do pompek szerokich. 5 diamentowych. I teraz dajemy jedną rękę wyżej, drugą niżej. I po każdej stronie. Po 5 pompek i w ten sposób będą wyglądały te wszystkie serie. I teraz pozostało mi omówić jeszcze jedną, ostatnią kwestię, a chodzi mi tu dokładnie o rozłożenie i cały plan związany z pompkami. Bo jak policzymy sobie, to znaczy 10 tysięcy podzielimy przez 30, wychodzi 333 1/3 pompki na dzień, czego ja nie będę robił, bo jestem już nauczony trochę doświadczeniem i wiem, że da się to rozpisać w lepszy sposób. Tak więc teraz przejdziemy do całego planu, który sobie przygotowałem właśnie związany z tymi pompkami, a wygląda on następująco. 6 pierwszych dni będę robił 250 pompek dziennie, później dzień 7 będzie dniem odpoczynku i regeneracji, dzień 8 zrobię 300 pompek, od dnia 9 do dnia 14 będę robił 350 pompek, od dnia 15 do dnia 21 będę robił po 400 pompek dziennie, później dzień 22 będzie znowu odpoczynkiem i regeneracją, później od dnia 23 do dnia 28 ponownie będę robił po 400 pompek i w dzień 29 oraz dzień 30, czyli dwa ostatnie dni, będę robił po 450 pompek. W ten sposób łącznie wychodzi nam 10 tysięcy pompek i jak widzicie, jest to dosyć mocno przekalkulowane. A tak jak mówię, to jest wszystko dlatego, że ten challenge już raz robiłem i mniej więcej wiem, jak to wygląda. Wiem, że początek jest tak naprawdę najcięższy, żeby się w to wdrożyć, a jak już to zrobię, to wszystko będzie szło dalej. Także dobra, plan działania omówiony. Na razie przez 6 pierwszych dni będę robił 250 pompek. Dzisiaj zrobionych jest dopiero 25, więc lecimy na podłogi. I czas zacząć. Pierwszy dzień skończony. Po zrobieniu tych 250 pompek na drugi dzień nie odczuwałem żadnych zakwasów i po szybkich porannych seryjkach przyszedł czas na odnotowanie, od jakiego wyniku na płaskiej startuję. I sprawdzamy 95. No to jest takie, wiesz, do odnotowania jako pierwszy trening, żeby mieć fajny wyznacznik. To próbuj już do Tu udało mi się podnieść tą 95 łącznie 5 razy. Warto tu dodać, że cały challenge rozpocząłem 2 tygodnie po zakończeniu redukcji, a przed jej zrobieniem wyciskałem nawet 102,5 kg na 5 razy przy wadze 90 kg. Może mieć to więc dodatkowy wpływ na potencjalne progresy. Dobra, dzień 6 zakończony. I powiem wam tutaj tak totalnie szczerze, że trochę zastanawiam się, czy rzeczywiście robić teraz rest day, który sobie zaplanowałem. No, bo dokładnie po 6 dniach robienia 250 pompek dziennie miałem zrobić rest day, w ten dzień 7. Tylko sytuacja wygląda tak, że klata jest lekko nabrzmiała, ale w sumie nawet nie mam za bardzo zakwasów. Barki też za bardzo mnie nie bolą. Znaczy, czuję, że jestem trochę taki większy przez to, że te mięśnie są lekko nabrzmiałe, ale nie jest to ból, przez którego nie mógłbym robić pompek. Wręcz bym powiedział, że w dzień drugi czułem go bardziej niż czuję go teraz. No, siedzi ten cysiu, ale nie jest to przez co nie mógłbym robić. No zobaczcie, on nie jest taki totalnie twardy, no nie? Także myślę, że po prostu zobaczymy, jak jutro rano będę się czuł. I wtedy zadecyduję, co będziemy robić dalej, ale raczej nie będzie jeszcze przerwy, nie będzie tego rest day'a, a po prostu będziemy lecieli dalej z pompkami. Ten rest day zachowam na jakiś taki moment totalnie kryzysowy. Po przemyśleniu tej sytuacji uznałem, że zrobię lekkie zmiany we wcześniej przygotowanym planie i według
nowych założeń od 7 do 14 dnia miałem robić po 350 pompek dziennie. Dobra, jesteśmy po tygodniu robienia pompek i sprawdzimy to. 9, 5, tak samo jak w zeszłym tygodniu. Wtedy było 5 i to był upadek już. Zobaczymy, czy tutaj się coś wydarzy więcej. Jeszcze dwa zarobisz. Dawaj. No i 6. No live, to jest taki live. Tak, wiesz, nie i robisz to. Dawaj. Tutaj do mnie. I górę do mnie. Nie. Czyli jedno. Jedno w górę powtórzenie. Ale to może być po prostu kwestia lepszego dnia. Nie wiadomo. Powiedzmy, że jest progres lekki odnotowany. Dla porównania rok temu po tygodniu wyzwania, progres poczyniony na płaskie również nie był zatrważający. Wynosił on plus 2 powtórzenia na serii dla 75 kg. Tak więc specjalnie nie martwiłem się brakiem dużego przyrostu. Witam Państwa w dniu 12 całego challenge'u. A nagrywam to dlatego, że muszę powiedzieć, że jest lekki problem. Chociaż ja nie wiem, czy powinienem to nazywać problemem. A dokładnie chodzi mi o to, że przez te 12 dni, tylko przez jeden dzień miałem takie zakwasy i wiecie, że czułem jakiś dyskomfort z powodu robienia tych pompek, a to było to w dniu drugim. W tym momencie nic. Naprawdę, ja nie mam tych zakwasów, robię te pompki. W tym momencie po 350 pompek dziennie i rok temu pamiętam, że no taka ilość sprawiała, że naprawdę ciężko mi było funkcjonować, a ja po prostu normalnie żyję i nawet nie mam jakiejś specjalnie nabrzmiałej klaty z tego powodu. No cóż, no dużo powie tak naprawdę następny czwartek, czyli te 4 dni, no bo ostatnio udało się lekko sprogresować. Jeżeli progres będzie dalej utrzymany, no to znaczy, że wszystko jest okej. Ale no jakoś się obawiam tego, że tutaj progresu nie będzie, bo wydaje mi się, że jakby na moim organizmie te pompki nie robiły wrażenia dosłownie, bo ja nic nie czuję, nic mi się nie dzieje, kurwa, nie mam zakwasów w ogóle. Ja po prostu robię te pompki, też robię je bardzo łatwo. Nie wiem, dziwne to jest, ale na razie nic nie zmieniamy. Być może zrezygnuję z kolejnej przerwy też przez to, ale to wszystko zobaczymy. I tak też poczyniłem po raz kolejny, robiąc zmiany w planie pompkowym, w którym pozostał jeden rest day, a reszta pompek została odpowiednio odjęta. Dobra, mamy 16 dzień, jest to trzecia, jakby druga weryfikacja podczas challenge'u i dokładamy 1,25 po stronie, czyli będzie 97,5. No i musi to pójść na 5, wtedy będzie progres odnotowany. No proszę, bo jak Batsona wyjechałem. Nie no, to masełko, stary. Dawaj na 6. Dawaj, to jest. Dawaj jeszcze jeden raz. I góra. I góra. Ale jest git. 5 zrobiliście, nie? Tak, 5 jest zrobione, no. Klasa, klasa. Że jest. Progresik. 2,5 kg do przodu w przeciągu 15 dni. I tutaj już zrobiła się trochę większa rozbieżność, bo równolegle rok temu ciężar o 2,5 kg większy podnosiłem łącznie aż na 9 razy. Planowo przez następne dni robiłem po 400 pompek dziennie i nawet pomimo braku dużych zakwasów stwierdziłem, że wreszcie skorzystam z przerwy, którą sobie ustaliłem. Dzisiaj 22 dnia nie robiłem w ogóle pompek. Stwierdziłem, że skorzystam sobie z tego jednego dnia odpoczynku, skoro go sobie wcześniej chciałem zapisywać na 200 w większych ilościach, bo chyba na początku nawet 3 rest-daye miałem wpisane. Powiem szczerze, że nawet trochę dziwnie się czułem, że dzisiaj tych pompek nie robiłem, ale to może dać lepszy wynik jutro na klacie, bo będę, myślę, że w miarę wypoczęty, tak w 100% w sumie wypoczęty na jutrzejszym treningu płaskiej. Ten trening będzie o tyle ważny, że to będzie przedostatni trening, więc w sumie on, no, powie praktycznie wszystko, tak. Ja tak naprawdę większość tych pompek już zrobiłem. Od jutra będzie 450 przez 3 dni, później 320 pompek tylko. Jakoś tak totalnie za łatwo mi ten challenge przyszedł, bo pamiętam, że rok temu zrobienie tych 10 tysięcy pompek to było coś, no, niesamowicie ciężkiego dla mnie. Ja naprawdę wtedy pamiętam, że często, nawet jak obejrzycie sobie ten film, ja często mówiłem, że w danym dniu nie zrobiłem wymaganej przez siebie ilości pompek, bo zwyczajnie nie byłem w stanie. W tym roku, no, nie miałem żadnego takiego dnia. Ja nawet jeżeli rzeczywiście jestem opóźniony, nie wiem, przyjdę ze szkoły, zrobię masę innych rzeczy i załóżmy budzę się od 21 z 200 pompkami na koncie, nie mam najmniejszego problemu, żeby tuż przed spaniem walnąć 200 pompek, po prostu zrobić taką sesję 20-minutową, gdzie sobie pompuję i no widzę mocno, że ta moja wytrzymałość mięśniowa i ogólnie siła jest na zupełnie, zupełnie innym poziomie niż to było właśnie w tamtym roku. No i tyle w sumie. Tyle w sumie mam do powiedzenia. Liczę na to, że jutro ten wynik będzie fajny. Może uda mi się podejść do
100 kg, skoro miałem ten dzień przerwy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Nie spodziewam się niesamowitego progresu, ale liczę, że kolejna cegiełka została dołożona. Witam z treningu. Dzisiaj robimy 100 na 5. Mam nadzieję, że zrobimy. Jak teraz odpocząłem ten jeden dzień, to rzeczywiście czuję, że teraz taka to jest totalnie zregenerowana. Wtedy była podmęczona. Nie były zakwasy, ale tak czułem, że było zmęczone. Dzisiaj wszedłem, już 60-90 rozgrzewka zrobiona i czułem, że się świeży po prostu, taki mega. Więc mam nadzieję, że lecimy z tym po prostu. Jej, spróbujemy. Odbij się, odbij od kawy. Zrobić. Dawaj hamulę. To nie jest hamulka. Nie, właśnie. No ale jest git. Jest bardzo zadowolony. Chciałem to na 5. Mamy to. Teraz jeszcze tydzień. Próbuję coś dołożyć. I to był już szczerze fajny wynik, bo pierwszego dnia obstawiałem, że nim będę kończył ten film. Co ciekawe, w następnej serii tą stówką również spróbowałem szarpnąć 6. powtórzenie i byłem całkiem blisko zrobienia go. Ten wynik oczywiście miał się już nijak do filmu sprzed roku, bo w tamtym momencie podnosiłem już w serii 7,5 kg więcej. Dobra, najcięższe w tym challenge'u jest za mną. 3 dni po 450 pompek zaliczone. Ja to też powiem może, bo nie nagrywałem ostatnio za dużo, że to był okres, kiedy czułem tą klatę mocno. Ale to przeżyłem już. Nie wiem, liczę, że w czwartek, bo w czwartek ogólnie teraz będzie ostatnie już wyciskanie. To w czwartek zobaczymy niesamowite progresy. Nie, no dobra, teraz się już podpaliłem, bo się cieszę, że skończyłem te pompki dzisiaj. Ostatnio poszła 100 na 5, w czwartek mam nadzieję, że pójdzie 102,5 na 5. Będzie zajebisty progres, bo to będzie 7,5 kg. W serii. Także połowa tyle co w zeszłym roku. No, ale z takiego rezultatu i tak będę mega, mega, mega zadowolony. Naprawdę. Tutaj podczas 5 ostatnich dni wyzwania wpisałem sobie do robienia po 320 pompek dziennie. Serie pompek, które wykonywałem, wynosiły jednak po 25 powtórzeń, czego trochę nie przemyślałem. Z tego powodu 26 dnia zrobiłem 350 pompek, dnia 27 i 28 325 pompek i dnia 29 równe 300 pompek. Dobra, kolejny dzień skończony. Jutro zostało tylko 300 pompek i zrobię to. Ponownie zrobię te 10 tysięcy pompek w przeciągu 30 dni. Ale zarazem nie będę ukrywał, że tym razem, nie wiem, jakoś kompletnie się tym nie jaram. Wręcz mam wrażenie, że jest to takie, że to nie był żaden challenge dla mnie. W sensie, jak wrócicie sobie do tego filmu sprzed roku, to zauważycie po prostu ogromną różnicę w tym, jak ja to przeżywałem. Bo tutaj dosłownie nie miałem chyba żadnego dnia, w którym nie zrobiłbym pompek, w którym te pompki byłyby dla mnie bardzo ciężkie do robienia. I tak sobie właśnie pomyślałem, że to w sumie też świadczy o tym, że jakiś tam progres po prostu przeszedłem w przeciągu roku, że ta moja regeneracja jest na dużo wyższym poziomie. I mimo, że no nie był to idealny miesiąc pod względem diety, pod względem wysypiania się u mnie, to i tak te pompki dużo lepiej przeżywałem. Także cóż, no. Ostatnie 300 pompek jutro mnie czeka. I weryfikujemy to gówno. 102,5 chyba w zasięgu, co? Ostatnie pompki zrobione. 10 tysięcy w przeciągu 30 dni na liczniku. Niestety z gorszych informacji, jak słyszycie po moim głosie, troszkę się rozchorowałem w ten ostatni dzień. Przez co obawiam się, że jutrzejsze sprawdzenie wyników niekoniecznie może wyjść dobrze, ale jestem z siebie zadowolony, że to zrobiłem. I nawet jeżeli już więcej nie sprogresuję niż te 5 kg na serii, i tak uważam, że jest to fajnie przepracowany okres. Proszę Państwa, pożegnaliśmy się z ciężkimi pompkami, czas sprawdzić, czy jest jakiś progresik jeszcze większy niż ta 100 na 5. Jak słyszycie po głosie, niestety się rozchorowałem, więc to może być różnie. 102,5 założone, spróbujemy to trzasnąć. 3-0. Masło. 2. Bardzo ładnie. 3. Tak. 4. Nie, no mało. Dawaj na 6 i 7. Spokojnie. I daj góra, dawaj. Dawaj, masz to. Walcz, kurwa. Kurwa, no. Ale bez choroby by poszło. No, tutaj no. To zabrakło. Centymetry poszły. Chyba, że ewentualnie jeszcze raz podejdę. Jeszcze raz. To jeszcze raz spróbuję. Niestety drugie podejście wyglądało identycznie jak te pierwsze, bo zabrakło mi milimetrów w ostatnim powtórzeniu. Dawaj do mnie. Masz na to siłę. Znowu tak samo, masz. Kurwa, no nie ma szans jeszcze. Ale no, bym powiedział, że w normalnych warunkach, gdybym był w pełni sprawny, to bym to zrobił akurat. Teraz tak chciał, że się rozchorowałem. W sumie nawet lepiej, że teraz po tych pompkach niż w trakcie.
niż w trakcie, no. Ostatecznie więc progres w przeciągu tych 30 dni wyniósł naciągane 7,5 kg na 5 powtórzeniach. Moja waga w tym okresie ze startowych 81,2 kg doszła do równych 82 i tak wygląda porównanie moich sylwetek oraz zmian w pomiarach. I oczywiście najważniejszy pomiar pokażę, bo w niego możecie nie uwierzyć. Proszę bardzo, tutaj dociskam i są 104 cm, czyli aż 4 cm do góry.